Hej kochani, tu Julia i dzisiaj przychodzę do Was z takim małym haulem zakupowym. Będzie to głównie pielęgnacja, ponieważ ostatnio tak z dnia na dzień wszystkie kosmetyki mi się po prostu pokończyły, więc postanowiłam coś kupić, pozamawiać i tak dalej. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co kupiłam, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, pierwszą firmą kosmetyczną, na którą się natknęłam, jest firma Phyto Cosmetic. Jest to firma, która ma 100% naturalnego skład, nie zawiera esensów, GMO i parabenów. I one są sprzedawane w takich małych jakby pudełeczkach, wiadereczkach. Pierwszą rzeczą jest to skrab do ciała, jest to cytrynowo-słony peeling i on jest na bazie olejku z gorczycy, z sokiem cytryny i z miodem. Jest naprawdę spoko. Skóra po nim jest mega miękka, mega wygładzona, także wydaje mi się, że sprawdza się naprawdę ok. Miałam okazję go używać już 2-3 razy i póki co mi się sprawdza. Kolejnym produktem od Phyto Cosmetics jest maska do włosów. Jest to maska stymulująca z gorczycą. Natychmiastowa aktywacja wzrostu włosów z efektem rozgrzewającym. Ja takowego nie zauważyłam, już zużyłam praktycznie pół opakowania, używałam ją może z 4-5 razy. Fajnie wygładza włosy, ale jednak mam wrażenie, że troszeczkę je obciąża, także nie będę jej używała często. Jeszcze zobaczę, jak zanim skończę opakowanie, jak się będzie sprawdzała i czy kupię w ogóle następną. Kolejne dwa produkty też są zakupione do włosów, tym razem z Hebe i kupiłam taki szampon z Pantene Intensive Repair. Jest to szampon, który ma podobno usuwać automatycznie po każdym umyciu jakieś tam oznaki uszkodzeń i tak dalej. Ja tego nie zauważyłam, ale po prostu lubię szampony z Pantene, więc po prostu co jakiś czas do nich wracam. Kolejnym produktem też jest produkt z Pantene, jest to odżywka. Ta odżywka ma za zadanie po prostu nawilżać włosy, sprawdza się naprawdę ok, wygładza te włosy, nie widzę tam nie wiadomo jakiego efektu wow, ale moje włosy są po prostu po tym dużo gładsze, dużo prostsze w rozczesaniu i tak dalej. Także co jakiś czas po prostu wracam do produktów, ja staram się mieszać też produkty i do twarzy i do włosów, żeby w kółko nie używać tych samych, no bo jednak twarz czy skóra głowy czy nawet włosy przyzwyczajają się do kosmetyków i potem już te kosmetyki nie działają tak fajnie jak działały na początku. Kolejnym produktem są takie kapsułki z Yantara. Jest to kuracja w ampułkach do bardzo zniszczonych włosów z wyciągiem z bursztynu. I to mi się sprawdza naprawdę fajnie. Po umyciu raz w tygodniu nakładam sobie je na skórę głowy, taką jedną kapsułkę na raz. No i wydaje mi się, że stąd mam tak dużo tych baby hair i tak dalej. Ciężko mi było nawet tego kucyka dzisiaj ułożyć, bo te włosy są po prostu wszędzie. Ale jest to produkt, do którego wracam zawsze, kiedy robi się zimno, zawsze kiedy widzę, że moje włosy już są naprawdę zmęczone, naprawdę zniszczone. No i oczywiście ja podcinam końcówki włosów, ale jednak staram się też jakoś je odbudować, staram się im jakoś pomóc, żeby nie musieć z tej długości tracić nie wiadomo jak dużo. Kolejne produkty są do twarzy. Kupiłam krem, żel z Garniera, jest to Aqua Bomb. No i jak fajna jest maseczka, tak ten krem mi się nie sprawdził, troszeczkę mnie szczypie w oczy. Myślałam, że nie wiem, po jakim czasie się przyzwyczaję i tak dalej. Używałam go jakiś tydzień. No i niestety nie widzę jakiegoś wielkiego nawilżenia. Ok, twarz jest wygładzona. No ale tak, w okolice oczu on się zupełnie nie nadaje. No i dodatkowo nie ma jakiegoś takiego efektu wow. A teraz mamy okresy grzewcze, także wydaje mi się, że potrzebujemy czegoś takiego mocno nawilżającego. Zwłaszcza, że moja skóra jest dosyć sucha, no i ja potrzebuję zdecydowanie tego nawilżenia. Kolejnym produktem dorwałam też w Hebe, jest to 100% woda różana. I tutaj w składzie nie ma nic poza wodą różaną i ja po prostu sobie twarz spryskuję co drugi, co trzeci dzień, nie codziennie, bo też nie chcę się przyzwyczajać za bardzo do tego wszystkiego. No i sprawdza mi się naprawdę ok, jest to fajna forma odświeżenia, tak spryskuję tą wodą twarz wtedy, kiedy umyję twarz, a jestem przed nałożeniem kremu. Kolejny produkt, również z Hebe, jest to firma Vianek, jest to moja jedna z ulubionych firm. Jest to tonik mgiełka do twarzy, jest to tonik nawilżający, bardzo lubię go używać, jest to moje już trzecie opakowanie, także naprawdę Wam gorąco polecam. Ja po prostu nim spryskuję całą twarz i to tyle, i tonizuje twarz świetnie. Do tego ma troszeczkę taki herbaciany zapach, ziołowy zapach, ale mi to w zupełności nie przeszkadza, także... Za jakiś czas po prostu wracam do tych produktów.
Po nieudanym zakupie kremu z Garniera wróciłam z powrotem do Wianka. Jest to krem odżywczy, ten pomarańczowy. No i naprawdę ten krem, a tamten krem żel to jest niebo a ziemia. Ten jest zdecydowanie bardziej nawilżający i tak dalej. Po nim też cera się nie świeci. Troszeczkę mam wrażenie, jakby ją lekko matuje. No i bardzo szybko się wchłania, więc naprawdę super. No i ostatnimi rzeczami, które już zamówiłam wysyłkowo, są to produkty z jednej firmy. Jest to firma Hello Berry i tutaj mamy piankę oczyszczającą Coco Fresh. Sprawdza się naprawdę genialnie. Tak oczyszcza twarz, że ja byłam w szoku. Było mi bardzo szkoda wydawać takich pieniędzy na kosmetyki, ale stwierdziłam, ok, skoro jest tyle szumu, no to sobie w końcu kupię. No i zakupiłam i jestem naprawdę w szoku. Używam teraz tej pianki praktycznie codziennie. Jest genialna, genialnie oczyszcza, zmywa resztki makijażu i tak dalej. Skóra jest mega fajna, napięta, błyszcząca, zdrowa, także ja po prostu jak pierwszy raz jej użyłam, byłam w takim szoku, że siedziałam przed lustrem przez 5 minut i nie mogłam uwierzyć w to, jak moja twarz wygląda. Kolejnym produktem jest też super maseczka. Jest to maseczka Coco Clear. Jest ona, zaraz wam pokażę, taka dosyć brązowa, ale no przepięknie pachnie. Te produkty w ogóle cudownie pachną, jak ja nienawidziłam zapachu kokosa przez jakiś okres w swoim życiu. Tak, ten po prostu uwielbiam. No i maseczka po nałożeniu miałam wrażenie, że lekko jakby piecze, lekko napina tą skórę, ale to było takie przyjemne pieczenie, to nie było takie pieczenie, że okej, muszę już tą maseczkę zmyć. No i po zmyciu jej cera jest troszeczkę zaczerwieniona, ale naprawdę jest mega oczyszczona, mega nawilżona, no i super napięta, także naprawdę gorąco polecam. Kolejnym produktem jest Coco Pure i jest to po prostu peeling do twarzy, jest to peeling kawowy. No i przepięknie pachnie, tak jak wszystkie produkty, jak już wcześniej wspomniałam. No i sprawdza się naprawdę super, twarz jest tak mega gładka. Ja miałam tutaj koło nosa suche skórki, gdzieś przy czole i tak dalej. No i po użyciu tego peelingu nagle one wszystkie zniknęły. No i mam wrażenie, że jest to też zasługa kremu, jest to Coco Day i jest to nic innego jak krem do twarzy na dzień. Ja go też używam na noc, no i sprawdza się naprawdę genialnie. Nie wiem jak reszta produktów, ale te cztery mi się sprawdziły tak cudownie, że po prostu jestem w nich zakochana i będą to produkty, do których na pewno będę wracała. Jestem zadowolona z tych zakupów. Pomijając ten krem z Garniera, do reszty produktów prawdopodobnie będę wracała. Jeszcze nie wiem jak ta firma Phyto Cosmetics, bo jest okej, ale szału nie ma. Także jeszcze zobaczymy. Kosmetyki z Hello Body są nieco drogie, ale często są po prostu dostępne kupony rabatowe. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna opcja, żeby spróbować tych kosmetyków, nawet jednego. Przede wszystkim no ta pianka, ten krem, ta maska. To jest po prostu coś, co działa tak świetnie na moją cerę, że ja do tej pory nie mogę wyjść z podziwu i ilekroć dzień w dzień używam tej pianki do oczyszczania, ilekroć używam tego kremu codziennie, to po prostu no jestem w szoku. Pozbyłam się suchych skórek, moja twarz jest nawilżona, napięta, błyszczy się, no i pozbyłam się też większości niedoskonałości, które gdzieś tam mi wyskoczyły, także naprawdę super, gorąco polecam. No i w tym filmiku to by było na tyle, mam nadzieję, że taki krótki haul zakupowy wam się spodobał. Są to produkty z taką mini krótką recenzją, żebyście wiedzieli co kupić, a co nie kupić, zwłaszcza jak ktoś ma suchą skórę tak samo jak ja. No także to by było na tyle w tym filmiku, jeżeli się wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. No i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmików, możecie też kliknąć ten dzwoneczek koło subskrypcji. No a tymczasem ja się będę z wami żegnać, nie zapomnijcie się uśmiechać i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!